poszukiwaniu doświadczenia, które pokaże, że światło niebieskie rozprasza się na cząsteczkach zawiesiny czy pyłu znacznie silniej niż światło czerwone. W tle oczywiście jest teleskop Jamesa Webba i jego podczerwone kamery, które będą fotografować świat w podczerwieni. No więc to jest roztwór szwepsa w wodzie z kranu, mniej więcej 1/4 szwepsa, 3/4 wody z kranu. No i jeżeli oświetlimy to czerwonym laserem, to widać, że no, widać ślad promienia przechodzącego, ale promień lasera jest praktycznie niewidoczny w odróżnieniu od lasera niebieskiego, który pobudza chininę, barwnik, któremu szwepc zawdzięcza swój gorzki smak, no albo jakiś inny chemiczny jego odpowiednik do świecenia. No, specjalnie użyłem szwepsa, żeby było można porównać, co się stanie z tym niebieskim światłem, jeśli dodamy do tego kilka kropel dosłownie mleka. Takiego zwykłego mleka, 3,2%. Takiego, jakiego pijemy do kawy. No, proszę zobaczyć. Teraz świecę niebieskim światłem. No i widać bardzo wyraźnie, widać wchodzący promień, ale widać też, że rozświetla się cała objętość tego roztworu, tej zawiesiny, więc po prostu niebieskie światło rozprasza się na cząsteczkach zawiesiny i nie przechodzi na drugą stronę. To, co jest interesujące, to to, że jak się poświeci czerwonym laserem, to jak widać, światło czerwone pobudza do świecenia te cząsteczki mleka, prawdopodobnie, tak jak poprzednio niebieskie światło pobudzało do świecenia chininę, ale czerwone światło lasera przechodzi, też trochę się rozprasza, widać to, tak, rozświetla trochę tą zawiesinę, ale tak naprawdę przechodzi na drugą stronę zupełnie łatwo. No i z tego powodu właśnie teleskop Jamesa Webba będzie obserwował w podczerwieni, bo dzięki temu będzie w stanie zajrzeć za kurtynę z kosmicznego pyłu, która rozprasza światło widzialne, światło niebieskie, światło o krótszych długościach fali i czyni te kurtyny nieprzezroczystymi. A dla podczerwieni są one przezroczyste.